kontrolę nad spółkami, szczególnie w kontekście dokapitalizowań tych spółek. To, co myśmy, co radni Platformy Obywatelskiej złożyli interpelację i złożymy tutaj stosowny projekt uchwały, w jaki sposób opisując procedurę dokapitalizowań w kontekście, akurat to było mowy spółek, tak zwanych spółek sportowych, dlatego że no, na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że mamy pewien automatyzm. Uchwalamy tak naprawdę budżet, wrzucamy 2, może 4 miliony i to wpada w czarną dziurę. Tak naprawdę radni nie mają żadnej kontroli, a jednocześnie na sesjach Rady Miejskiej zajmujemy się banalną sprawą, czasami 1000 złotych, a jednocześnie nie wiemy, co się dzieje z kilkoma milionami. I dzisiaj to samo dotyczy na przykład geotermii, gdzie mamy de facto dekapitalizowanie. Dzisiaj to jest pożyczka, za chwilę to będzie dekapitalizowanie. Tak naprawdę nie wiemy, na co to jest przeznaczone. Nie mamy żadnego na to ani bliższej informacji, ani żadnego wpływu. I chodzi o uporządkowanie tych kwestii. I oczywiście to jest niezgodne, tutaj są różne opinie prawne, które uniemożliwiają radnym ingerowanie w funkcjonowanie spółki, tylko trzeba powiedzieć, że spółki sportowe są to specyficzne spółki. Jeżeli spółka żyje de facto w 90% z dokapitalizowania, to wydaje się, że jakiś mechanizm kontroli nad tą spółką trzeba by wypracować. Bo jeżeli to jest spółka komercyjna, tak na przykład jak nie wiem, wodociągi czy OPEC i tam nie ma problemu ani tutaj sytuacji finansowej, ani dekapitalizowań, no to tutaj jakby jakaś taka kontrola nad tą spółką może jest mniej uprawniona, ale w przypadku spółek, które wyłącznie praktycznie żyją z dokapitalizowań gminy, no trzeba by jakiś mechanizm wypracować taki, który byłby zgodny z prawem, ale jednocześnie dało nam poczucie, że wiemy co, że te duże miliony są dobrze spożytkowane. Dziękuję bardzo.